Słucham, jeszcze na przykład. Mamy imię Pani. Wiedzę, czy godny poseł Jacek Wilk jeszcze zwrócił uwagę na jeden aspekt tej sprawy z wymianą wyrzucenia Macierewicza, prawda? O rozgrywka personalna, o schedę w PiS-ie, prawda? To jest wypowiedź z 8 grudnia na pana portalu Wolność24. Każdy może sobie to w szczegółach przeczytać. Ale nie o tym. Chciałem zapytać pana, bo mówi pan o rozgrywce między Amerykanami i Ruskalikami, prawda? A chciałem zapytać o tego trzeciego gracza, który najmniej się pojawił u pana wypowiedziach, tego, który mógłby najbardziej skorzystać na tej rozgrywce, prawda, czyli Chiny. Bo jeżeli taka rozgrywka miałaby miejsce rzeczywiście pomiędzy Ameryką a Rosją, to wtedy oczywiście te dwa państwa będą osłabione po tej rozgrywce. Chiny jak na razie wzmacniają się ciągle. Czy mógłby pan coś powiedzieć, zaprezentować swoją opinię na ten temat? No mógłbym. Dlaczego nie? Ja nie jestem jakimś takim znawcą problematyki chińskiej. Rzeczywiście Chiny się wzmacniają. Chiny się w ciągu, to jest, musi budzić zastanowienie i taką refleksję i respekt pewien wśród innych mocarstw światowych, bo Chinom wystarczyło właśnie 30 lat, żeby się wysforowały z kraju takiego, no, zacofanego, co tu dużo gadać, na pierwszą gospodarkę świata. To jest podobne do sytuacji, jaka się w XIX wieku wytworzyła w przypadku Japonii. Japonia w 1855 roku otworzyła się na handel światowy, ale pod groźbą armat, bo wcale nie chciała. Amerykanie ich zmusili, komandor Perry ich zmusił armatami do tego, żeby się otworzyli na handel światowy. I oni zrobili to, bo musieli. Ale skoro już to zrobili, to wyjątkowo karny naród japoński w ciągu pół wieku, 50 lat zaledwie, z zacofanego kraju, prawie że na poziomie średniowiecznym, stał się mocarstwem uprzemysłowionym i w 1905 roku jako uprzemysłowione zupełnie państwo pokonał jedno z europejskich mocarstw, Rosję. Dlatego też Stany Zjednoczone, widząc co się dzieje w okresie międzywojennym, to znaczy tego dwudziestolecia międzywojennego, blokowały Japonii dostęp do źródeł surowców strategicznych. W jakim celu? Ano w takim, że trzymając Japonię na dystans od tych źródeł surowców strategicznych, będą limitowały poziom rozwoju gospodarczego Japonii, bo ich to tempo japońskie dało im to do myślenia. Japonia doszła do wniosku, że jeżeli się nie chce pogodzić z tym, żeby Stany Zjednoczone decydowały, w jakim tempie Japonia się będzie rozwijała, a jakim nie, to muszą sobie wyrąbać dostęp do tych źródeł surowców strategicznych mieczem. I dlatego zaatakowały japońską flotę Pacyfiku w Pearl Harbor. Licząc na to, że zanim Amerykanie odbudują ten potencjał morski na Pacyfiku, to Japonia się usadowi u źródeł surowców strategicznych i niech ją ktoś potem stamtąd wykurzy. No to był plan. No nie udało im się. Przegrali wojnę, bomby atomowe dwie Amerykanie zrzucili. No i Chiny są w sytuacji podobnej. Ja no już nie jestem człowiekiem takim młodym, mam 70 lat. I pamiętam, że w czasach mojej młodości kursowało w Polsce nawet, na początkach lat 60. kursowało w Polsce takie powiedzenie japońska tandeta.
Dzisiaj nikt tak nie powie, japońska tandeta. Towary japońskie są synonimem bardzo wysokiej jakości, niezawodności, samochody i tak dalej. No dlaczego złodzieje je kradną między innymi. I mnie też ukradli. No, na razie jest chińska tandeta, ale jestem przekonany, że za 10-15 lat i to pojęcie stanie się tylko historyczne. Stany Zjednoczone mają tego świadomość. Kiedy byłem w 2008 roku w Nowym Jorku na lotnisku Kennedy'ego, zobaczyłem taki billboard na całą ścianę z zagadkowym napisem: nie wolno izolować demokratycznych narodów. Ponieważ nie wiedziałem, o co chodzi, to poprosiłem o wyjaśnienie, co to ma znaczyć. No i wyjaśniono mi, że chodzi o to, żeby Tajwan przyjąć do ONZ-u jako niepodległe państwo. No i wtedy zrozumiałem, że ktoś w Ameryce kombinuje. Co się bardziej opłaca? Czy bardziej się opłaca wykupywanie amerykańskich rządowych obligacji od Chin? Bo Chiny swoją nadwyżkę finansową lokują do dzisiaj w dolarach, kupując rządowe amerykańskie obligacje. Wtedy finansowały przez zakup obligacji amerykańskich, finansowały operację pokojową w Afganistanie i w Iraku, która kosztowała, no bagatela, około 300 milionów dolarów dziennie. Dziennie. No i jeżeli takie tego, żeby... Co to znaczy, żeby Tajwan przyjąć do ONZ-u? Albo wykupywać obligacje od Chin, albo sprowokować małą, zwycięską wojnę o Tajwan. Bo to by przyjęcie Chin do ONZ-u jako niepodległego państwa, to jest casus belli z Chinami. Jeśli by ta wojna okazała się zwycięska, ta mała wojna okazała się, no nie wiem jaka mała, bo wojnę to się wiadomo tylko jak się zaczyna, a jak się kończy, to nikt tego nie wie, poza Panem Bogiem, prawda? To jakby ta wojna okazała się, że jest zwycięska, to nie tylko obligacji by nie trzeba było wykupować, ale jeszcze by się na Chinoli nałożyło kontrybucje i tę nadwyżkę finansową by się z nich wyssało. No, jak na razie tego nie zrobiono. Wtedy były lepsze warunki do tego, bo Stany Zjednoczone w 2008 roku miały budżet wojskowy 622 miliardy dolarów, roczny budżet wojskowy 622 miliardy dolarów, co stanowiło więcej niż wszystkie tak zwane mocarstwa razem wzięte. To było więcej, Stany Zjednoczone taką miały przewagę. Teraz budżet wojskowy amerykański jest nadal bardzo wysoki, 600, prawie 70 miliardów dolarów, ale to już nie jest więcej niż wszystkie mocarstwa, bo same Chiny mają 250 miliardów dolarów budżetu wojskowego. Dla porównania Rosja ma tylko 69. Chiny mają 250 miliardów. Chiny się intensywnie zbroją. No i miałem okazję wysłuchać niedawno takiego odczytu finansisty chińskiego, on się nazywa Sung Hongbin. Miał odczyt w Warszawie. No i mówił tam dosyć szczerze, on jest doradcą chińskiego rządu, w związku z tym myślę, że wyrażał pogląd chińskiego rządu, bo jakby nie, no to by nie był doradcą, prawda? By go tam skrócili o głowę zaraz. I powiada tak, mówił o szlaku jedwabnym. I przedstawiał wszystkie aspekty strategiczne, takie ekonomiczne, finansowe. Bo o co chodzi? Największym partnerem chińskim, gospodarczym jest Europa. Rynkiem takim, poza oczywiście wewnętrznym, to jest Europa. Ale 80%, czy nawet ponad 80% obrotów towarowych z Europą chińskich odbywa się drogą morską. A Chiny na morzu są jeszcze bardzo słabe i obawiają się, że potężna flota Stanów Zjednoczonych w każdej chwili może ich zablokować na morzu. A państwo wiecie, kto rządzi falami, ten rządzi lądami. I w związku z tym tak się narodziła koncepcja szlaku jedwabnego, żeby obejść to zagrożenie, póki jeszcze Chiny nie zbudują potęgi morskiej swojej, to żeby to zagrożenie obejść.
one rozbudowują, teraz mają, są usadowione tam w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, już rozumieją, że muszą chronić szlaki morskie, więc rozbudowują flotę lotniskowców uderzeniowych. Bez tego tu w ogóle nie ma o tym mowy, ale no, na razie są słabe. I chcą rozbudować infrastrukturę szlaku jedwabnego, bo tam jest, są linie kolejowe, ale to wystarczy, że ktoś wysadzi w powietrze i już nie ma połączenia. W związku z tym w to chcą zainwestować. Mają 4 biliony dolarów nadwyżki finansowej, ulokowanych w dolarach. 4 tysiące miliardów dolarów wolnych środków. I lokują to w dolarach, co jest o tyle dziwne na pierwszy rzut oka, że od początku 2011 roku Chiny uczestniczą w porozumieniu, które się nazywa BRICS. Ta nazwa to jest od pierwszych liter państw, które uczestniczą w tym. To jest Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Więc państwa o dużym potencjale gospodarczym. Celem tego BRICS-u jest zdetronizowanie dolara z funkcji waluty światowej. Oni to nie ukrywają, oni to otwartym tekstem mówią. Ten Sun Kyung-bin napisał nawet książkę Wojna o pieniądz. Tam pisze otwartym tekstem o tym. I no to trochę dziwaczne, prawda? Ale on to wyjaśnił. Chiny chcą zainwestować tę nadwyżkę w rozbudowę infrastruktury szlaku jedwabnego, a jak już to zrobią, to niech się dzieje, co chce. Dlatego Stany Zjednoczone, jak chcą coś zrobić, to muszą to zrobić teraz, bo później będzie coraz trudniej. Dlatego wchodzimy w ciekawe czasy. Wchodzimy, żebyśmy tylko przeżyli to, ten eksperyment, prawda? Ja tylko do uzupełnienia. Tak. Do uzupełnienia tylko. Spotkanie jest o Polsce w kontekście polityki światowej, prawda? A ten przykład z Japonią był doskonały dlatego, bo i Piłsudski, i Dmowski jeździli do Japonii, prawda? No to wiązali jakieś nadzieje. No wiązali nadzieję w takie, że tu Japonia przy okazji tej wojny łatwiej im będzie tutaj zrobić jakąś ruchawkę w Rosji, bo Królestwo Polskie było przecież wtedy pod rządami rosyjskimi. Jak się to przekłada na sytuację w Polsce? Otóż Polska chciałaby wziąć, tak, Polska chciałaby wziąć udział w tym przedsięwzięciu pod tytułem Szlak Jedwabny. To oczywiście nie musi się podobać naszemu najważniejszemu sojusznikowi. A co miał zrobić? Wie pan, jak to mówi przysłowie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, ale to można odwrócić. Bo ja nie jestem ministrem obrony, więc ja mogę powiedzieć, co myślę na ten temat, prawda? Bo ja tylko siebie samego reprezentuję, więc tylko sam odpowiadam za to, co robię i mówię. I myślę tak, że można by użyć pewnego argumentu wobec naszego najważniejszego sojusznika. My wiemy, że to się mu nie podobać, nie musi, prawda? Ale możemy powiedzieć tak. Nasz kochany, najważniejszy sojuszniku, jeżeli nam nie pozwolisz wziąć udział w tym przedsięwzięciu, no to będziesz musiał nas wziąć na utrzymanie, bo my nie zarobimy na siebie. Natomiast jak nam pozwolisz, to nie tylko nie będziesz musiał nas brać na utrzymanie, my jeszcze zarobimy na to, żeby u ciebie broń kupić. No i co ty na to? To jakiś jest argument. Amerykanie są pragmatyczni, więc z nimi można tak rozmawiać. Wie pan, ja też nie byłem pewien, co tam, jak to z nimi można rozmawiać. No i kiedyś, jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go o 10 minut chociaż rozmowy. On mi poświęcił 3 godziny, taki był dla mnie uprzejmy. No i chciałem się dowiedzieć, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. No i się dowiedziałem. Dlatego mówię to, co mówię. No.